Cześć, w tym filmie. Ruszam na zachód najpiękniejszymi trasami biegnącymi przez Sudety. Zwiedzam tajemnicze podziemia projektu Rize w górach Sowi. Podziwiam z bliska zabytkowy most kolejowy, który chciał wysadzić w powietrze Tom Cruise. Sprawdzam nową nawierzchnię na drodze 100 zakrętów i udaję się do pubu w Klapkach. Zapraszam. Września, poniedziałkowy poranek w Krakowie. Ta szarobura aura dająca do zrozumienia wprost, że lato się już skończyło oraz te kilometrowe korki na obwodnicy to z pewnością wymarzone warunki, by z pełnym entuzjazmem rozpocząć tydzień udając się do pracy. Ja w tych okolicznościach mogę uznać się za szczęściarza, bo ani nie jadę do pracy, ani stać w tych korkach nie muszę, a tam gdzie zmierzam czekają mnie piękne widoki i słoneczna pogoda. Mimo że nie udaje się na południe, tym razem kieruję się na zachód. To kolejna z tych tras, które zaplanowałem jeszcze w zimie. W całości liczy ponad 1480 km, po drodze czekają mnie 3 noclegi i kilka wyjątkowych miejsc do odwiedzenia. Plan przedstawia się następująco. Jadąc malowniczymi drogami przez Polskę, Czechy i Niemcy, pokonam słynną autostradę sudecką, jedną z najpiękniejszych polskich tras. Przejdę pieszo szlakiem przez błędne skały, następnie pokonam kolejną asfaltową perełkę, drogę 100 zakrętów i udam się do podziemi kompleksu Włodarz, wchodzącego w skład tajemniczego poniemieckiego projektu Rize w górach Sowi. Kolejnym celem mojej podróży będzie jezioro Pilchowickie. Później odwiedzę tak zwaną saksońską Szwajcarię, by następnie napić się kawy pod przepięknym wiaduktem kolejowym w Czechach oraz zwiedzę wyjątkowy kościół ze szklanym dachem. Oczywiście cała trasa prowadzić będzie jak to u mnie, bocznymi i możliwie jak najbardziej krętymi drogami. Brzmi ciekawie? No to jedźcie ze mną! 7 minut zostało do 9. Bez względu na to, o której zaczynacie pracę, czy już zaczęliście pracę, czy dopiero za na przykład 7 minut, taka wizja przed wami teraz. 750 tysięcy złotych. I co? I wychodzicie z pracy od razu, czy? W tej chwili mam już za sobą około 170 km, dochodzi godzina 11 i zbliżam się do mostu nad rzeką Odrą we wsi Grzegorzowice. Niestety mam pecha, bo most ten został wysadzony w powietrze w 1945 roku przez wycofujące się wojska Wehrmachtu. Ale to nic, bo transfer pomiędzy brzegami zapewnia tu prom. Oczywiście można było wybrać szybszą drogę bez promu, ale po co? Nie o to chodzi w podróżach motocyklowych, by było jak najłatwiej, tylko jak najciekawiej. Zwłaszcza, że ta forma pokonywania rzek jest już w Polsce rzadkością. Muszę przyznać, że jak na napęd ręczny, to działa wyjątkowo sprawnie. Odra pokonana. Tak na marginesie, prom jest darmowy. Dla lokalnych mieszkańców to po prostu alternatywa dla niegdysiejszego mostu. A dla takich osób jak ja, ciekawa atrakcja. Niewiele dalej postanawiam tak na szybko rzucić okiem na ruiny pałacu w Sławikowie. Obecnie trwają tu jakieś prace zapobiegające jego dalszej degradacji, ale jeszcze kilka lat temu był to wyjątkowo klimatyczny obiekt, głównie za sprawą bujnej roślinności dosłownie wylewającej się z jego okien, którą to niestety wykarczowano. Pałac ten został, podobnie jak wspomniany wcześniej most, częściowo zniszczony pod koniec II wojny światowej i od tego czasu popadał w ruiny. Pomimo jeszcze nie takiej pogody, jakbym sobie życzył, droga mija mi bardzo dobrze. Wjechałem do Czech i powoli zacząłem coraz to bardziej zagłębiać się w pasmo Sudetów, sunąc po przyjemnie krętej nawierzchni. Tak w ogóle to Sudety zawsze pobudzały moją wyobraźnię, roztaczając wokół siebie taką aurę tajemniczości. Może to dlatego, że jako mieszkaniec Małopolski zawsze eksplorowałem polsko-słowacką część Karpat, bo tam miałem najbliżej, a Sudety są mi mniej znane, byłem tu raptem 3 razy w życiu. A może też dlatego, że tereny te, zwłaszcza cały Dolny Śląsk, należały przed II wojną światową do Niemców. Z inicjatywy nazistów w czasie wojny powstało tu wiele nietypowych, dziwnych obiektów, których przeznaczenie nie zostało do końca wyjaśnione i wokół których narosło wiele legend i mitów. Jednemu z nich przyjrzymy się bliżej następnego dnia.
przyznacie, że jazda w tej wilgotną, glistej scenerii ma swój urok. Planując swoje trasy, zawsze dużą uwagę przywiązuję do dróg, którymi będę jechał. Staram się szukać takich bocznych, mało uczęszczanych, z dużą ilością zakrętów i ładną nawierzchnią oraz widokami. Pokonując teraz te odcinki, nie mam wątpliwości, że kilka dobrych godzin spędzonych na przeglądaniu mapy i ocenianiu drogi z perspektywy ludzika Street View kolejny raz się opłaciło. I przy okazji miałem też zajęcie podczas długich zimowych wieczorów. Link do całej trasy jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem. Jest to link do mapy CZ. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak planuję swoje trasy i jakiej używam nawigacji, to ostatnio nagrałem o tym film. Odnośnik wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu. W końcu słońce zaczęło przebijać się przez chmury, a żółta kontrolka rezerwy od kilku kilometrów przypomina mi, że to odpowiedni moment, żeby zajechać na stację i napić się kawy, a przy okazji zatankować. Albo odwrotnie, no mniejsza. Każdy ma swoją listę priorytetów. Po pięknych czeskich serpentynach wracam na stronę polską i cyk na stację. Tak tylko przypominam, że podróż ta miała miejsce jeszcze w naszej kolorowej, pełnej cudów, przedwyborczej rzeczywistości, także benzynę tankuję w cenie 5,99 za litr. Kawusia przy okazji, której dzwonię do schroniska, gdzie zaplanowałem najbliższy nocleg, by upewnić się, czy na pewno jest czynny. Bo w końcu jest poniedziałek i po sezonie wakacyjnym, więc nigdy nic nie wiadomo. Na szczęście jest otwarte, ale pani powiedziała, że dobrze, że dzwonię, za ten czas przygotuję pokój i pościel. Tak w ogóle to po dotarciu do schroniska mam zamiar jeszcze dziś ruszyć szlakiem na błędne skały. A tymczasem zmierzając w kierunku autostrady sudeckiej doczepiam się tak trochę na gapę na ogon dwójki motocyklistów. I tak sobie lecimy jakiś kawałek. Tutaj panowie odbijają i pozdrawiam. Właśnie przejechałem przez Przełęcz Spaloną i dotarłem do autostrady sudeckiej. Za Przełęczą odbiłem w lewo, by dłużej nacieszyć się tą piękną drogą i szybko pożałowałem tej decyzji. Nawierzchnia jest tutaj tragiczna. Sprawdzając wcześniej na Street View, widziałem, że była już kiepska, ale też ostatnie zdjęcia pochodziły z 2012 roku. Założyłem więc, że no nie ma opcji, żeby przez ponad 10 lat nie została wyremontowana. Niestety tak się nie stało, a dziś jest ruiną dawnej drogi. Także jeśli nie lubicie offroadów, to polecam skrócić ją tak jak widzicie teraz na mapie. No, po kilkunastu niecenzuralnych słowach później, wreszcie godne warunki.
to teraz może kilka słów o autostradzie sudeckiej, po której właśnie jechałem i na której wyremontowaną część za chwilę wjadę ponownie. Jak widać na mapie, przebiega ona bardzo blisko granicy z Czechami, gdzie po drugiej stronie u naszych sąsiadów niemal równolegle biegnie równie malownicza droga, którą będę za dwa dni wracał. Ale teraz skupmy się na Polsce. Autostrada Sudecka jest jedną z najwyżej położonych dróg w naszym kraju. Przebiega w towarzystwie gór Bystrzyckich i Orlickich, w szczytowym miejscu osiągając 925 metrów nad poziomem morza. Jak już wspominałem, tereny te są pełne tajemnic i podobnie jest z tą drogą. Oficjalnie miała być to trasa widokowa przez całe Sudety, ale przed wybuchem II wojny światowej plan ten nie został zrealizowany w całości. W rezultacie mamy dwa fragmenty. Pierwszy pomiędzy Świeradowem i Szkarską Porębą, na którym znajduje się słynny zakręt śmierci. Natomiast drugi fragment to ten, po którym właśnie jadę, pomiędzy Międzylesiem i Przełęczą Polskie Wrota. Do dziś nie jest do końca jasne, po co Niemcy budowali tą drogę. Oficjalnie, jak już wspomniałem, miała być to trasa widokowa o znaczeniu turystycznym, bo Sudety były wówczas bardzo popularnym miejscem wypoczynku Niemców. Była budowana od 1931 roku do 1938 i posiada też drugie oblicze. Była nieoficjalnie nazywana autostradą Geringa, bo to Hermann Göring, ten wyjątkowo podły zbrodniarz wojenny, nadzorował nad nią pracę. Przyjmuje się, że oprócz oczywistych względów turystycznych, trasa ta miała też pełnić funkcje wojskowe i umożliwić Niemcom przerzut wojsk do Czechosłowacji. Może o tym świadczyć solidna podbudowa drogi, dzięki której mogłaby wytrzymać przejazd bardzo ciężkich pojazdów, jak na przykład czołgi, oraz rozlokowane w pobliżu bunkry, a także tunele minerskie znajdujące się pod samą drogą, które umożliwiłyby jej szybkie wysadzenie w przypadku ewakuacji. Droga ta jednak nie została wykorzystana militarnie, bo jak wiadomo, Niemcy przejęli Śląsk Czeski bez walki i anektowali go na podstawie Układu Monachijskiego, który, mówiąc w skrócie, został zawarty pod groźbą użycia siły ze strony Niemiec. I to właśnie wydarzenie przyjmuje się za powód przerwania dalszych prac nad rzeczoną drogą, po prostu nie była już potrzebna. Dlatego pozostała niedokończona i zachowała się w postaci dwóch osobnych odcinków. Autostradę Sudecką zostawiam za sobą, przejeżdżam pod okazałym wiaduktem kolejowym w Lewinie Kłodzkim i chwilę później wjeżdżam do Kudowej Zdrój. Stąd już niedaleko mam do schroniska górskiego Kalwinka. Zazwyczaj chcę mieć te minimum komfortu i na wyjazdach szukam prywatnego pokoju z własną łazienką, ale w okolicy nie znalazłem takiego, z którego miałbym na tyle blisko do błędnych skał, żeby udać się tam z buta i zdążyć obejść je przed zachodem słońca. Więc postawiłem na schronisko, które jest względnie blisko, zakładając równocześnie, że po sezonie letnim i w dzień powszedni będzie pusto. I tak też jest, dostałem własny pokój, a oprócz mnie i prowadzących schronisko jest tylko jedna para. A wszystko to za 70 zł z pościelą, no dla mnie bomba. Cena bez pościeli, jeśli ktoś ma swój śpiwór, to 40 zł. Dostałem ładny pokój na poddaszu. Do dyspozycji na parterze jest wspólna kuchnia i świetlica. Drobny minus to brak łazienki na górze, także w nocy trzeba będzie zasuwać na dół, ale za tę cenę to nie ma co grymasić. Przebrałem się w coś wygodniejszego, zostawiam motocykl i ruszam na szlak. Moja pierwsza trasa to w całości jakaś godzina 10. W tym momencie mam już większą połowę za sobą.
Jako, że jestem na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, to dronem niestety nie polatam. Ale może z tej małej kamerki uda mi się oddać chociaż wycinek tego, co przyroda ma tutaj dla nas do zaoferowania. A jest tego sporo. Tuż przed 17 docieram do kasy, a tu miła niespodzianka. Pan w okienku mówi, że właśnie będzie zamykał, więc nie muszę płacić za wejście. Normalny bilet jest w cenie 12 zł, także to nie majątek, ale zawsze to jakaś dodatkowa oszczędność. W plecaku mam też swój prowiant zabrany z Krakowa, także póki co jest to bardzo budżetowy wyjazd. Błędne skały to zespół wyjątkowych form skalnych. Jak się dowiedziałem ze strony internetowej parku, wytworzyły się wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego. No niewiele mi to mówi, ale muszę przyznać, że wietrzenie to wyszło zajebiście. To istny labirynt różnych przejść, tuneli i bardzo wąskich szczelin. Robi to niesamowite wrażenie, które potęguje fakt, że oprócz mnie w całym tym labiryncie nie ma żywej duszy. Słyszycie to? No właśnie. Cisza. To dla takiego mieszczucha jak ja towar deficytowy. Ma ona w sobie coś uspokajającego, działa tak odprężająco. No, chyba że pochodzi od milczącej kobiety. Wtedy to może działać niepokojąco. Uff, dobrze, że jestem tu sam. Zasięg w telefonie w niektórych miejscach taki ledwo. Od razu przypominam sobie film pod tytułem 127 godzin z 2010 roku. Kto oglądał, dobrze wie, o co mi chodzi. Tak niewiele trzeba, żeby cieszyć się pięknymi miejscami na wyłączność. Niekiedy to tylko kwestia wstania odpowiednio wcześnie lub, tak jak tutaj, wystarczy przyjechać po sezonie pomiędzy weekendami. Idąc tu minąłem na szlaku raptem dwie wracające pary, no i gościa w okienku, który już pojechał. A w sezonie potrafią być tu nie lada tłumy. Nic dziwnego, bo miejsce to jest mega. Kto nie był, szczerze polecam, tylko pamiętajcie, niektóre przejścia są naprawdę ciasne, więc najpierw błędne skały, później obiad. Cały ten labirynt ma formę pętli, po obejściu której wrócimy pod wejście. Po zamknięciu kasy szlak nie jest zamykany, więc nie trzeba się sugerować godzinami jej otwarcia. Ja już w towarzystwie zachodzącego słońca wracam do schroniska, a jutro czekają kolejne atrakcje.
Wyjechałem, ale już 4 km dalej zatrzymuję się zobaczyć słynną kaplicę czaszek w Kudowie Zdrój. Jak głosi prastare porzekadło, kto rano wstaje, ten zamknięte drzwi zastaje. No niestety, kaplica otwarta dopiero od 9:30. Przez okna nic nie widać, więc załączam fotki z netu. Jej budowę ukończono w 1784 roku, a jej wnętrza zdobią prawdziwe ludzkie czaszki. Głównie ofiar wojen na ziemi kłodzkiej oraz ofiary pandemii cholery z XVII i XVIII wieku. Miejsce bez dwóch zdań wyjątkowe. Zresztą miejsc wartych odwiedzenia jest tutaj pełno. Tuż przy schronisku, w którym spałem, znajduje się piękny skansen. Natomiast po czeskiej stronie zjawiskowe skalne miasto, gdzie kręcono część ujęć do filmu Opowieści z Narni. Sudety i Dolny Śląsk to dosłownie atrakcja na atrakcji. Ja na swojej drodze będę zahaczał o te, które najbardziej mnie ciekawią, bo moja czterodniowa wycieczka mogłaby równie dobrze trwać 2 tygodnie albo i dłużej. Tymczasem wjechałem na kolejną polską drogową perełkę, drogę 100 zakrętów, która to jest jeszcze w remoncie, dlatego mam w planie pocisnąć jak najdalej się da i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W pewnym momencie na mojej drodze pojawia się znak zakaz wjazdu. Okej, w filmie wam nie pokażę, czy złamałem ten przepis, ale jadę dalej. Może objechałem go jakimś tajnym objazdem, a może wyszły z lasu skrzaty i znak zabrały. To będzie moja tajemnica. I tu docieram do miejsca, gdzie definitywnie muszę zawrócić. Widzę, że pracuje tam ekipa drogowców, a na Hama nie chce się przeciskać. Wracam więc i muszę objechać góry taką małą pętelką i spróbuję od drugiej strony zrobić to samo, czyli podjechać od Radkowa jak najbliżej tego punktu, gdzie przed chwilą zawracałem. Nie będę już przedłużał filmu ujęciami z tego objazdu. Wrzucę wam samą końcówkę, bo spektakl mgły i światła, jaki tam się odbywał, to coś wspaniałego. No i dojechałem do miejsca robót od drugiej strony. Także mimo drogowych komplikacji mogę uznać, że trasę 100 zakrętów zaliczyłem. Obstawiam, że w przyszłym sezonie będzie już w całości przejezdna. Opuszczam zatem Góry Stołowe i udaję się w Góry Sowie. Tam czekają na mnie tajemnicze podziemia kompleksu Włodarz. Są one częścią niegdyś ściśle tajnego, olbrzymiego projektu pod kryptonimem Rize, realizowanego przez nazistów w czasie II wojny światowej. Słowo Rize to po polsku olbrzym i określenie to w przypadku tego projektu nie jest na wyrost. Do obiektu prowadzi niepozorna droga. Takie było też założenie projektu, miał być dobrze ukryty. Parkuję niemal pod samym wejściem, przypinam kask do motocykla i idę do kasy. I kolejna miła niespodzianka. Pani w kasie oznajmia, że jako motocyklista nie płacę za parking. No to mi się podoba, tak trzymać. 10 zł zostaje w kieszeni i płacę tylko 35 zł za zwiedzanie Włodarza.
Po wejściu do środka od razu daje się odczuć dużo niższą temperaturę i wyraźną wilgotność. Warunki te dobrze budują odpowiednie tło do ponurej historii tego miejsca. Na całość projektu Rize składa się 7 kompleksów. Włodarz, Osówka, Rzeczka, Jugowice, Soboń, Gontowa oraz oddalone od pozostałych podziemia Zamku Książ. Kompleks Włodarz, który zwiedzam, jest największym z nich. Jego podziemne korytarze rozciągające się na dwóch poziomach mają łącznie ponad 3 km długości i powierzchnię według różnych źródeł od około 9000 do 10000 m2. Tak przedstawia się plan obiektu. My weszliśmy wejściem numer 4. Włodarz nigdy nie został ukończony, to surowe sztolnie i komory, tylko jedno pomieszczenie tutaj zostało wykończone w całości betonem, w przeciwieństwie do takich kompleksów jak Rzeczka czy też podziemia Zamku Książ. Projekt Rize był jednym z największych przedsięwzięć III Rzeszy, z nadanym mu najwyższym priorytetem. Prace trwały tu 24 godziny na dobę i rozpoczęto je prawdopodobnie w 1943 roku, choć niektórzy twierdzą, że działania na mniejszą skalę rozpoczęto już wcześniej. W samym 1944 roku przyznano na ten projekt 28 tysięcy ton stali i cementu. Pracowało przy nim ponad 13 tysięcy jeńców, głównie z obozu Grozrozen, zmuszanych do morderczej pracy. Idąc sztolniami włodarza docieramy do ogromnej podziemnej komory. Dalej popłyniemy łodzią. Oczywiście, gdy trwały tu prace, tej wody jak i łodzi nie było. Za odprowadzanie wody dbały pompy, które wyłączono podczas ewakuacji przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Niestety, zanim to nastąpiło, projekt ten pochłonął życie ponad 5 tysięcy jeńców pochodzenia głównie żydowskiego, ale też polskiego, w mniejszej ilości rosyjskiego, węgierskiego, a także innych narodowości, którzy wykorzystywani byli do niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach. Był to z góry zaplanowany proces ich eksterminacji. Mieli tu zginąć, ale przed śmiercią zostać maksymalnie wykorzystani do najcięższych prac przy minimalnych dla Niemcach kosztach. Za cały dzień wykańczającej pracy jedynym wynagrodzeniem takiego jeńca była głodowa racja żywnościowa, zapewniająca zazwyczaj nie więcej niż 500 kalorii, na które składał się kubek czarnej kawy, litr zupy z brukwi i kawałek chleba. Średni czas życia takiego jeńca wynosił w tych warunkach około 4 tygodni. Oczywiście specjaliści budowlani z Niemiec, jak i eksperci od górnictwa i tuneli, głównie z Włoch, byli przez nazistów dobrze wynagradzani. Drążenie tuneli polegało na umieszczeniu materiałów wybuchowych w wywierconych otworach, następnie odstrzeleniu skały. Jeńców czekały najcięższe zadania, takie jak wywożenie urobku na zewnątrz. Jak usłyszałem od przewodnika, praktycznie co kilka metrów to kolejne miejsce śmierci takiego człowieka. Dlatego wybierając się tutaj należy o tym pamiętać i nie traktować tych podziemi jako atrakcję turystyczną, gdzie w jaskini można popływać łódką. Od tego są inne miejsca. To miejsce powinno służyć przede wszystkim temu, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, co tu się wydarzyło. Ciężko po tym wszystkim nie zadać sobie pytania, do czego miały służyć Niemcom te podziemia. Teorii na ten temat jest dużo, sami badacze potrafią spierać się o wyższość jednych nad drugimi. Bez wątpienia twarda skała tych gór oraz wejścia do tuneli ukryte pod koronami drzew dawałyby nazistom bezpieczne schronienie przed nalotami aliantów, które niszczyły ich fabryki uzbrojenia. No sami spójrzcie, jak to wygląda z góry, ciężko o lepszy kamuflaż i naturalny pancerz zarazem. Zatem takie podziemia wydają się idealnym miejscem do przeniesienia fabryk uzbrojenia i za tym obstaje wielu badaczy, że prawdopodobnie miały tu być produkowane elementy do budowy Messerschmittów oraz rakiety V2. W pozostałych kompleksach miałoby się schronić dowództwo oraz powstać kwatera główna Hitlera i kwatery jego najbliższego otoczenia. Mówi się też o tajnych laboratoriach biologicznych i atomowych. Szczęśliwie żadnego z tych obiektów nie zdążono ukończyć. Dokumentów, które się zachowały, jest niewiele. To, czego nie zabrali lub nie zniszczyli uciekający Niemcy, to rozgrabili Ruscy i wywieźli do Związku Radzieckiego. A to, czego Ruscy nie zabrali, to rozkradła lokalna ludność. Z zachowanych dokumentów oraz zeznań niektórych nazistów, jak na przykład Alberta Szpera, ministra uzbrojenia III Rzeszy i głównego architekta, udało się oszacować ilość zużytych materiałów oraz ustalić inne dane, które pozwalają przypuszczać, że gotowych, wykończonych tuneli powinno być więcej, co budzi nadzieję, że gdzieś jeszcze są nieodkryte pomieszczenia, do których wejścia Niemcy zdążyli wysadzić lub ukryć, co tym samym rozpala wyobraźnię u różnych eksploratorów i łowców tajemnic.
Jeśli chcielibyście zgłębić informacje o projekcie Rizetto na polskim YouTubie, są kanały, które szczegółowo omawiają poszczególne kompleksy. Polecam kanał Podróżnik w czasie, gdzie znajdziecie serię filmów z ogromną ilością informacji. Mimo, że moja podróż jeszcze się nie skończyła, to muszę przyznać, że Sudety są fascynujące. Jest tu jeszcze tyle ciekawego do zobaczenia. Coś czuję, że w przyszłym roku zawitam tu ponownie. A tymczasem docieram nad jezioro Pilchowickie. Jako wielki entuzjasta kolejowych klimatów nie mogę nie zatrzymać się pod starym mostem nieczynnej już linii kolejowej. O moście tym zrobiło się w Polsce głośno, gdy w 2020 roku pojawiła się informacja, jakoby most ten chciał wysadzić w powietrze Tom Cruise na potrzeby filmu Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1. Tak mówiąc w uproszczeniu, bo Tomek Cruise jest jednym z producentów serii. Spotkało się to z protestami i ostatecznie kolejna już próba wysadzenia tego mostu zakończyła się fiaskiem. Mówię kolejna, bo w 1945 roku wycofujący się Niemcy podjęli nieudaną próbę wysadzenia mostu. Wprawdzie uszkodzili go, ale został szybko naprawiony. Niewątpliwym plusem tych ostatnich kontrowersji jest fakt, że zapomniany stary most stał się postindustrialnym celebrytą. A to spowodowało, że się o nim dowiedziałem, no i jestem. Szkoda, że tak pięknie położona linia kolejowa już nie funkcjonuje. Jadę dalej. Zatrzymuję się nieopodal na nieczynnej stacji kolejowej. Chwilę później robię przejazd koroną zapory. W jedną stronę i z powrotem. Została ona, podobnie jak wspomniany most, wybudowana w 1906 roku w czasach pruskich. Od patrzenia na tę wodę zgłodniałem, także przerwa na szybki obiad w plenerze i kierunek Niemcy. Ale po drodze czeka mnie jeszcze nocleg w Czechach, w bardzo fajnym miejscu, które zabukowałem sobie tuż przed wyjazdem z Krakowa i do którego właśnie zmierzam. Kolejny raz muszę przyznać, że Czesi naprawdę umieją w malownicze, zakręcone jak czeski film drogi, na których przepustnice silnika są jak przed laty głosy w mojej głowie mówiące kup motocykl. Nie chcą się zamknąć. Jest godzina 18:30, słońce już chowa się za horyzontem, a ja docieram na miejsce. Wygląda niepozornie, ale zaufajcie mi. Super miejscówka. Znów dostaję pokój na poddaszu. Przytulny, podoba mi się. Tym bardziej, że na parterze znajduje się tu pub i restauracja. Także już wiem, gdzie spędzę dzisiejszy wieczór. Na kolację zamawiam smażony syr. Lubię to czesko-słowackie proste tradycyjne danie. Awasyście lanego, czeskiego piwa w szczególności. No i sama możliwość zejścia do pubu w wygodnych dresach i klapkach. Bezcenne. A gospodarz super gość, powiedział, że jak będę chciał następne, to żebym śmiało za barem nalał sobie sam, a jutro rano jak będę wychodził, to się rozliczymy. Długo się nie zastanawiałem.
To jeszcze nie koniec mojej podróży, ale koniec pierwszej części tej filmowej relacji. W drugiej części zawitam do niesamowitej saksońskiej Szwajcarii. Nadal będę odkrywał wspaniałe drogi, zabytkowe wiadukty, nietypowe kościoły i pomacham młodej parze. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Film na kanale pojawi się 24 listopada, więc jeśli trafiliście tu już po tej dacie, to miniatura do niego wyświetla się właśnie na ekranie. W drugiej części filmu zamieszczę też podsumowanie kosztów z całej podróży, bo wiem, że zawsze o to pytacie. A jeśli się Wam podobało, to sprawicie mi ogromną radość, zostawiając komentarz i suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Także do następnego. Na razie.